W dalszym ciągu mówi rozgłośnia kombinatu. Dzisiaj odbyło się posiedzenie prezydium zarządu fabrycznego ZSMP. Podczas prezydium uchwalono stanowisko zajęte w sprawie zajść w Bydgoszczy. Odczyta tekst tej rezolucji Janusz Popiołek, przewodniczący zarządu fabrycznego ZSMP. W związku z wydarzeniami w Bydgoszczy i wynikłą na tym tle sytuacją w kraju, Prezydium Zarządu Fabrycznego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej stwierdza, co następuje. Informacje podawane w środkach masowego przekazu uznajemy za niepełne i nieoddające faktycznego przebiegu wydarzeń w Bydgoszczy oraz zrodzonego na tym tle napięcia ogólnospołecznego. Jako przedstawiciele młodego pokolenia Polaków i członkowie ZSMP domagamy się pełnego i szybkiego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zajścia oraz ukarania winnych zaistniałego konfliktu. Żądamy od władz państwowych i związkowych szybkiego znalezienia sposobów rozładowania napięć w życiu społeczno-politycznym kraju w drodze negocjacji. Uważamy, że zaistniała sytuacja polityczna nie może zaprzepaścić zapoczątkowanego procesu odnowy. Prezydium Zarządu Fabrycznego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Kombinatu Huta imienia Lenina. Było to stanowisko Zarządu Fabrycznego ZSMP w sprawie zajść w Bydgoszczy, a odczytał je Janusz Popiołek, przewodniczący Zarządu Fabrycznego ZSMP.